Ludzie od zarania dziejów szukiwali odpowiedzi na najbardziej głębokie, najbardziej egzystencjalne pytania dotyczące rzeczywistości, zagadnienia bytu, życia samego w sobie. Pomyślałem, że zrobię takie nagranie, nagram specjalnie dla Was materiał poświęcony temu, jak bardzo szybko, bardzo skutecznie podnieść poziom świadomości. Możecie pomyśleć, że to jest takie clickbaitowe nagranie. No bo w sumie jest i ja specjalnie tak je nazwałem i specjalnie tak tutaj mówię. Bo to, co chcę tutaj Wam przekazać, jest bardzo prawdziwe, bardzo szczere, bardzo uczciwe i myślę, że może bardzo znacząco pomóc Wam w rozwinięciu poziomu Waszej świadomości. Wiecie, ja przez całe swoje życie miałem takie poczucie, że jestem samotny, że ja tutaj nie należę. Miałem takie poczucie, że jestem odrzucany przez wszystkich ludzi dookoła mnie, że jestem w jakimś stopniu gorszy, może nie zasługuję na uwagę innych ludzi, czułem się w pewien sposób niedoceniany. I teraz z perspektywy czasu, gdy o tym myślę i rozmawiałem w sumie o tym też z wieloma ludźmi i zdałem sobie sprawę, że to nie jest coś, co dotyczy tylko i wyłącznie mnie, ale to dotyczy szerszego grona ludzi. Mógłbym nawet powiedzieć, że chyba wszystkich ludzi. I to samo tyczy się poszukiwań odpowiedzi na najbardziej egzystencjalne i fundamentalne pytania. Czym jest życie? Jaki jest cel życia? Co ja tutaj robię? Dokąd zmierzam? Czy życie to jest ciągła walka o każdy jeden dzień? Czy będę już tak przez całe życie taszczył te zwłoki, to ciało, do momentu aż padnę i umrę? I co będzie po tej śmierci? Czy spotkam Boga, czy nie? Czy może zleję się z absolutem i będę w oceanie nieegzystencji już tak zatopiony całe moje życie? A może reinkarnacja jest prawdziwa i wrócę tutaj magicznie na tą ziemię i będę mógł koegzystować tą historyjkę i przedłużać tą historyjkę, jaką mam w głowie na temat samego siebie, bo może potem spotkam kolejnego nauczyciela duchowego i on mi opowie, że kiedyś w reinkarnacji byłem takim Damianem, który nagrywał filmy na YouTube. Nie wiem tego, ale generalnie sądzę, że bardzo głęboko i fundamentalnie w nas wszystkich jest te głębokie poczucie chęci odnalezienia odpowiedzi na te pytania, chęci poszukiwań, chęci uzyskania jedności z całą rzeczywistością, bez względu na to, jakbyśmy tą jedność definiowali, czy przez duchowość, rozwój osobisty, pasję, związek, życie, pracę, twórczość, cokolwiek nam tam przyjdzie do głowy. Jest jeden taki czynnik, który spaja to wszystko, spaja nasze serca, spaja nasze umysły, spaja nasze człowieczeństwo, spaja nas na tak głębokim poziomie, że w zderzeniu z tym, co ja za chwilę tutaj Wam powiem, nie będziecie mieli więcej jakichkolwiek pytań i może nawet niektórych z Was to zaszokuje, a może część z Was stwierdzi, kurczę, ja już to wiem, ja już to wiedziałem, ja już do tego doszedłem, w sumie nic nowego i odkrywczego. Ale nie przedłużając tutaj wstępu, przejdę bezpośrednio do konkretu, przejdę bezpośrednio do sedna. Chodzi tutaj o to, że całe życie, ty sam osobiście, przed samym sobą oraz przed innymi ludźmi, przed swoimi rodzicami i znajomymi i wszystkimi doświadczeniami i osobami, z którymi miałeś styczność, cały czas jesteś samotny. Pozwól, że powtórzę. Przez całe swoje życie jesteś sam ze sobą. Jesteś samotny, jesteś totalnie samotny, jesteś sam. Twoje życie jest twoją jedną, unikatową, subiektywną perspektywą i na dobrą sprawę nikt nie jest w stanie bezpośrednio wejść do twojej głowy i uzgodnić to, czy to, co ty mówisz, jest prawdziwe, czy nie i czym ta prawda bezpośrednio jest. I tutaj, kontemplując te zagadnienia, prędzej czy później i tak zejdziemy na tematy filozoficzne, tak? Czym jest perspektywa pierwszej osoby, czym jest subiektywność, czym jest obiektywność, czym jest poznawanie, czym jest wiedza, skąd się biorą przekonania, skąd się biorą nasze myśli. Tutaj schodzimy też na temat epistemologii, skąd wiemy to, co wiemy, dlaczego rzeczy są takie, a nie inne, jak działa rzeczywistość. Już tematy bardziej związane z nauką, z naszym racjonalnym myśleniem, możemy wejść na tematy energetyczne,
na tematy związane ze świadomością, ale bez względu na to, z której perspektywy nie chcielibyśmy uzyskać jakiekolwiek zrozumienie, to tak czy siak na samym końcu każdy z nas zderza się z poczuciem samotności. I wiecie, to jest tak, że nawet w związku partnerskim jak się jest, to jest te poczucie bliskości, takiej jedności, miłości, ale na samym końcu i tak jesteś sam. Podobnie jest na przykład z doświadczeniami mistycznymi, tak? Nawet jak siedzisz, kontemplujesz, hardkorowo medytujesz, ćwiczysz jogę, masz stan niedualności, ale on się w pewnym momencie kończy, bo włącza się twoje ego i trzeba przetrwać, tak? Trzeba wejść w tryb przetrwania, myśleć, kalkulować, planować, wyznaczać cele i bez względu na to, jak to opiszemy, nasza egzystencja po prostu funkcjonuje na swoich własnych zasadach, własnych prawach i każdy z nas jest od niej zależny. I teraz możecie zadać sobie takie pytanie, no ale co takiego ma samotność do rozwoju własnej świadomości? Co ten Damian tutaj gada i miesza? Jakim cudem samotność miałaby być jakimkolwiek czynnikiem, jakąkolwiek odpowiedzią na moje pytania, potrzeby, troski, czy cokolwiek by mi tam przyszło do głowy? Ano, to co jest takiego bardzo, mógłbym powiedzieć, hardkorowego w samotności, to jest to, że w samotności można uzyskać wszystkie odpowiedzi na twoje pytania. Można uzyskać bezpośrednią, klarowną odpowiedź na pytanie, czym jest życie, czym jest śmierć, czym jest świadomość, czym jest duchowość, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Mało tego, jeżeli zaczniecie studiować literaturę i może poznacie jakichś mistyków, nauczycieli duchowych, nauczycieli oświeconych, czy takich najbardziej wpływowych ludzi, którzy wprowadzili do naszego społeczeństwa jakąś innowację, czy przyczynili się do rozwoju naszej myśli, tak, powstania nowych idei, nowych koncepcji, to jest to bardzo częsty taki theme, tak, taki temat, taki motyw, który się powtarza. To jest właśnie to, że te osoby były bardzo często odrzucane, były bardzo często samotne, osamotnione, bardzo często udawały się wręcz na tą samotność, odseparowywały się na jakiś czas od społeczeństwa, od ludzi wokół, odchodzili od rodzin, odchodzili od tych takich codziennych, przyziemnych spraw, tylko i wyłącznie po to, żeby zderzyć się z samym sobą, zderzyć się z prawdą na swój własny temat, no i podłączyć się do tego, co jest tutaj najbardziej fundamentalne w naszej rzeczywistości, czyli do czystej świadomości. Stąd między innymi powstają wszystkie takie najbardziej hardkorowe filozofie, które najczęściej rezonują z nami, rezonują z wami, rezonują ze mną, bo to są te wszystkie filozofie, tak, jak na przykład Advaita Vedanta, non-duality, czy wiecie, filozofia Osho, Krishnamurtiego, Alana Wattsa, wszystkich naszych cudownych mistyków, którzy tak pięknie opowiadali o tym, czego doświadczyli, czego się nauczyli, że to tak rezonuje z nami, na takiej fundamentalnej głębi dotyczącej naszej egzystencji, że jak się ich słucha, to po prostu człowiekowi szczęka opada i ma się ochotę słuchać ich więcej. I dzisiaj taki przekaz dla was. Nie uciekajcie od swojej własnej samotności, bo w tej samotności możecie dowiedzieć się najwięcej o sobie, możecie skonfrontować się z własnymi myślami, przekonaniami, z własnymi lękami. W samotności możecie bezpośrednio uświadomić sobie to, jak bardzo się oszukujecie na co dzień, jakie macie ograniczenia, jakie macie ograniczające przekonania, jakie są wasze pudełka myślowe, jak wyglądają wasze lęki, słabości, jak wygląda cała wasza duchowość, bo bardzo często zdarza się tak, że w duchowości pojawiają się stany niedualne i nam się już wydaje, że to koniec, już więcej nic nie będzie, ale potem w zderzeniu z jakimiś trudnymi sytuacjami pojawiają się nasze lęki, pojawiają się nasze cienie, przychodzi ego trip, tak, zaczynamy z powrotem wchodzić w tematy związane z ego, które się tak nawarstwiają, powodując różnego rodzaju zaburzenia na tle emocjonalnym, psychicznym, powracają uzależnienia, nałogi i nagle się okazuje, że hej, może jednak nie jestem tak duchowo rozwinięty, jak mi się wydawało. I duchowość jest tutaj w bardzo bezpośrednim sprzężeniu zwrotnym z samotnością. W samotności można odkryć coś jeszcze. Coś, co jest bardzo potężne, bardzo głębokie i nie każdy o tym wie, ponieważ ten temat jest dzisiaj bardzo mocno utożsamiany tylko i wyłącznie z naszą psychologią oraz tematami samopomocy typu self-help. Mianowicie chodzi o bezwarunkową miłość.
Ja sam osobiście bezwarunkową miłość odkryłem, zgadnijcie kiedy? W chwili, gdy zostałem odrzucony wielokrotnie. Nie powiem wam przez kogo, w jakich sytuacjach i w jakich momentach, ale to było dla mnie bardzo osobiste i bardzo intymne doświadczenia. I w chwili, gdy już miałem wszystkiego dosyć i, że tak powiem, troszeczkę uciekłem, tak? Uciekłem od życia, od swoich spraw, od obowiązków, od znajomych i posiedziałem samemu ze sobą, głęboko kontemplując zagadnienia życia, śmierci, bo to są generalnie tematy, które ja kontempluję praktycznie od dzieciństwa i między innymi to te kontemplacje i tego typu myślenia sprawiały, że zmuszałem niejako swój umysł do tego, żeby przebywał on na skraju życia i śmierci, co pozwoliło mi otworzyć swój umysł na to, co jest niepoznawalne. I choć wcześniej nie słyszałem o tematach duchowych i nie słyszałem na przykład o Advaicie Vedancie czy o Eckharcie Tolle, to już dużo wcześniej miałem swoje własne wglądy, których na dobrą sprawę nie byłem w stanie jasno i klarownie wytłumaczyć, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wszyscy jesteśmy samotni i nasze doświadczenia są bardzo osobiste i jesteśmy w kontaktach międzyludzkich, ograniczeni poprzez naszą komunikację, poprzez nasze słowa, a mało tego, gdy o czymś opowiadamy, to i tak nie mam 100% pewności, czy druga osoba w ogóle nas rozumie, czy wie, o co nam chodzi. I nawet, wiecie, nawet jeżeli to już mówimy to, co mówimy, to druga osoba może tylko i wyłącznie odwołać się do własnych myśli, odwołać się do własnego doświadczenia i skonfrontować, czy to, o czym my mówimy, rezonuje z tą drugą osobą i czy ma jakikolwiek punkt odniesienia. No ale powracając do tej bezwarunkowej miłości. To, co jest charakterystyczne właśnie w samotności, to jest to, że gdy uda się tobie wyciszyć twój umysł, poskromić twoje własne ego i zderzysz się z bezgranicznym oceanem absolutnej nicości, zdasz sobie sprawę z tego, że jest to wolność, że samotność jest wolnością, że samotność jest dozą wolności od naszego psychologicznego warunkowania siebie. I to właśnie w tej samotności można uzyskać bezpośrednią odpowiedź na pytanie, czym jest życie, czym jest bezwarunkowa miłość, i można wiele rzeczy odkryć na swój własny temat. Samotność jest świetna w kontekście samorozwojowym i takim egzystencjalnym. Ja tutaj chcę wam jeszcze powiedzieć, żebyście nie mieli tutaj na uwadze czegoś takiego, żeby totalnie uciec od życia, tak? I totalnie oddzielić się od społeczeństwa, no bo jest ono nam potrzebne i w sumie dużo przyjemniej żyje się w komforcie społecznych udogodnień. Ja mam tutaj na myśli, że jest to jedna z alternatyw odnośnie tego, jak można się rozwijać, bo w samotności też można sobie nieźle do głowy nawkręcać i można popaść w niektóre paranoje. Ale tak czy siak ta samotność zawsze będzie nam doskwierać przez całe nasze życie i dopóki się z nią bezpośrednio nie zderzymy, nie skonfrontujemy, szczególnie dopóki się nie skonfrontujemy z naszym lękiem, bo to generalnie lęk jest najbardziej taką, chciałem powiedzieć, destrukcyjną emocją, ale lęk nie jest destrukcyjny, to nasze zachowania i podejście w stosunku do lęku są destrukcyjne, ale lęk jest tą taką główną emocją, która odgradza nas od życia i sprawia, że nasz umysł fiksuje się bardzo mocno na konceptach, które zamykają go właśnie w tych pudełkach myślowych, odgradzając od pełni przeżywania życia. I wiecie, samotność ma to do siebie, że bezwarunkowo, bez jakiejkolwiek ściemy, bez jakiegokolwiek kłamstwa, bezpośrednio pokaże tobie to, jaką osobą jesteś, to jak ty się poczujesz samemu ze sobą w samotności. Nierzadko pewnie zdarzało wam się, że mieliście jakieś bliskie osoby, te bliskie osoby odchodziły, zmienialiście otoczenie, zmienialiście miejsce, w którym przebywaliście i nagle mieliście przez jakąś chwilę poczucie samotności i nawet zderzaliście się z takim poczuciem samotności na bardzo głębokim poziomie i może pojawiały się jakieś emocje i uczucia i to jest świetny moment, żeby się z nimi skonfrontować i zaakceptować. I to jest między innymi to, co się robi, gdy się medytuje, gdy się siedzi samemu ze sobą i się kontempluje. To jest to, że można samemu ze sobą popatrzeć na samego siebie z perspektywy świadka
i bez opinii innych ludzi, bez ocen, bez etykietek, bez poczucia tożsamości, bycia wyizolowanym, można przyjrzeć się samemu sobie i ujrzeć samego siebie dokładnie takim, jakim się jest. Tutaj jeszcze mógłbym wam powiedzieć bardzo dużo, ale chcę zostawić to wideo w takim charakterze, jakim ja teraz nagrywam. Przyjrzyjcie się swojej własnej samotności, przyjrzyjcie się temu, jak się z nią czujecie, co takiego czujecie, jak to czujecie. Pomyślcie o tym w takim podejściu prorozwojowym. Popatrzcie na samotność jako moment do skonfrontowania się z samym sobą, z własnymi cieniami, lękami, słabościami, aby dowiedzieć się więcej o samym sobie, o tym, w jakim miejscu jesteście w życiu, dokąd zmierzacie, dokąd chcecie pójść, jakie macie ograniczenia, mocne, słabe strony. I pozwólcie sobie na to, aby w tej samotności odkryć coś pięknego. Bowiem samotność sama w sobie skrywa wrota do nieskończoności. Samotność sama w sobie skrywa wrota do absolutnej świadomości, do świadomości niedualnej. I to w samotności można ugruntowić w sobie te poczucie spójności na linii ciała, uczuć, emocji, ego, no i czystej jaźni. I można tą świadomość, to czyste światło wprowadzić z powrotem do społeczeństwa. Bo to jest to, co jest charakterystyczne właśnie wśród mistyków czy tych nauczycieli, o których wspominałem wcześniej. To jest to, że oni nie siedzą cały czas w samotności. Oni przebywają swoją własną podróż, zostają przez tą samotność przekształceni, przetrawieni, ich ego zostaje zdekonstruowane, ale te osoby zawsze wracały do społeczeństwa, nosząc w swoich sercach to światło bezwarunkowej miłości, które odkryli, przebywając właśnie w samotności. I tego wam ze szczerego serca życzę, tego, żebyście uzyskali odpowiedzi na swoje własne egzystencjalne pytania, abyście ugruntowili prawdę sami w sobie, abyście nosili w sobie to światło i żebyście emanowali nim przez całe wasze życie. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dajcie proszę do mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.